Witajcie, mężczyźni, z tej strony Trafal, w kolejnym odcinku skarżą na aplikacji Kaiser Redux jako dominium północnej Rodezji i Niasy. Tak, nauczyłem się nazwy po polsku tego państwa. Oraz gdzie leży Niasa. Niasa to jest to. Więc w ostatnim odcinku tak naprawdę ukończyliśmy większość... No to może być ciekawe. Większość tej rzeczy, więc tak naprawdę... Teraz czekamy tylko na Middle Afrykę, żeby się rozpadła. Okej, przeczytałem. Chodzi tutaj, że chcę połączyć ponownie tutaj Middle Afrykę, połączyć ponownie kolonie brytyjskie dawne. No i my mu trochę pomożemy w tym. Więc tak naprawdę czekamy, jak się tutaj wszystko rozwali. No niestety według mnie będziemy mieć nieco potężną właśnie... Nie wiem, nawet nie wiem, czy Göringę. Göringa nie zawsze się pojawia. Ale nieco potężne właśnie tutaj Niemcy w Afryce. Więc teraz czekamy i chyba to skończy się, kiedy my tutaj armię zrobimy, więc... Więc to raczej się dobrze na pójście. Tutaj patrząc, co to jest. Tutaj to nic nie ma takiego ciekawego. Okej, inwestujemy oczywiście 50. I jak wcześniej byśmy sobie w to zrobili. I możemy jakąś doktrynkę, ale to powietrzną jest. A w sumie tak, tylko powietrzną. Czy się w sumie jeszcze morską, ale morską to ma mało co nas łapać. W ogóle ile my czołgów produkujemy? Produkujemy więcej niż ciężarówek. Znaczy się, to są pierwsze wojenne czołgi, więc się nie dziwmy. Ale no, są jakieś czołgi. Ogólnie mamy pełne wyposażenie. No w sumie trochę już nam tutaj powoli przychodzi. O, możemy zrobić. Więc myślę, że jak zwykle Trench Warfare. Wyjątkowo to jest ta doktrynka, kiedy... No słabe państwa mogą się jakoś rozwinąć. Okej, okay, możemy już coś porobić, więc może poróbmy po lepszą broń. Więc tak, będziemy walczyć dla króla. I tak naprawdę nie widziałem tutaj możliwości większego research slota. Więc to może być denerwujące, posiadanie dwa research sloty. Znam taką jedną modyfikację, która była fajna, że robiła coś takiego, że ona po prostu dawała decyzję do tego, że jeżeli nie miałeś research slota, to mogłeś sobie kupić go tam za 300 political power, więc to się opłacało nawet. A i jak już miałeś tego research slota, że na przykład tam dobiłeś, no to dalej już się nie dało i na przykład był bypass takiego, że jeżeli masz za dużo. Okej, okay, więc róbmy tutaj. Ładne ciężarówki tutaj mamy, ale chyba to nie są produkcji brytyjskiej. Jeżeli nie są produkcji brytyjskiej, no to nie. Umaślusz, ta prowincja jest okropna. Ale powiem tak, wam szczerze tak. Jeżeli chodzi o samą Afrykę, Middle Afrykę, to jak sami widzicie, tutaj jest miliard prowincji i nie wiem nawet dlaczego my mamy takie coś, oni mają coś takiego. Więc nawet wam nie wytłumaczę. Ok, więc teraz możemy sobie porobić, więc w głównej mierze będziemy chcieli sobie dostać wyposażenie. I tutaj mamy już trochę, nawet fajne, ale bym powiedział, że jeszcze nie aż tak fajniejsze na świecie. A my tutaj patrzymy, co tutaj. Oni się chyba w jedno państwo chcą robić. I oni są wrogiem tych. Okay. Rosja chyba się ustabilizowała i teraz będzie atakować z powrotem. Wow. Może przez to, że zrobiłem reload. O, Alf Landon jest wiceprezydentem. Ciekawe. Wiceprezydent w Stanach Zjednoczonych jest ważny, więc nie możemy go tak, że tak powiem, powiedzieć. A, tego wice. To w Polsce każdy wice coś to jest nic nie warte. Więc... więc tak w skrócie. Tutaj patrzę, że pociągi by się przydało robić. Tutaj nawet nie mamy siły. O, tutaj też mamy coś innego, ale to chyba są... Tak, to są konstrukcje brytyjskie, dlatego coś innego. Okej, okay, więc Arta idzie, a my
Co my tutaj możemy porobić? Tutaj pisze nam, że możemy sobie zwiększyć. Myślę, że możemy sobie zwiększyć, bo mamy braki. Tutaj co dalej robimy? No kolejny minus będzie. Okej, widzę, że tutaj wojna się zakończyła, ale co się stało z nimi? Co się stało? O, i tutaj dołączę. Znaczy się, Grecy ogólnie rzecz biorąc mają jeden z najdziwniejszych, jeżeli chodzi o zmianę. Oni tam po prostu mogą jakby zmieniać sobie wszystko dookoła, więc... Więc to jest dziwne. Po prostu. Okej, więc teraz powinniśmy sobie zrobić o to. Dostaniemy command power, oni dostaną command power, nawet nie wiem skąd i trzeba w ogóle, to jest potrzebne, ale dostają. No i nie mają tego, więc to znaczy, że się coś mogą szykować. Śmieszne. Śpiący lew. Południowa Afryka ma jakieś z gospodarką. Wiecie, takie, że dlaczego oni mają, a reszta nie ma, bo w skrócie oni obecnie mają problemy z tymi. Zazwyczaj jest coś takiego, że oni po prostu, jeżeli jakiś problem ma dany kraj obecnie, no to oni później dają to do historii i dlatego tak jest. Dobra, czekamy oczywiście, nasz gość tutaj oczywiście stoi i nic nie robi. A my popatrzmy sobie, czy coś możemy, poróbmy sobie to. Możemy sobie dostać licencję. Nawet nie wiem po co, ale możemy. Okej, więc może już lepszą artę poróbmy, chociaż i takiej nie produkujemy, więc... Więc nie wiem, ale możemy sobie ją dodać. Nawet nie sobie nie dodam batalionu arty, tylko jako ten support. Bo wydaje mi się, że nawet się nam nie uda tego zdobyć. Dobra, im więcej dywizji, tym lepiej. Koniec końców i tak będziemy musieli wypełnić te fronty. Już chyba mamy wypełnione. Mam jakiś inaczej wyglądających gości? Chyba mamy. Własny model zgaduję, że tylko... Jak na to się patrzę. Okej, mamy wolne fabryki, wow. To znaczy, że możemy sobie zrobić agencję, dobra. Więc sobie oczywiście ją robię. Okej, więcej tego i... Tutaj zawsze daję sobie agresję, ale tutaj mam coś... A, to jest... supply consumption. Nie. Myślę, że bardziej to się nam przyda. Aż tak szybkość to nie jest, że tak powiem, ważna. I Army Logistic oczywiście to też weźmiemy. Okej, kto tutaj jest? Czyżby coś Rosja padła, czy... What the? Co wyście zrobili? Czwarte im... Co oni rozpoczęli? Kto tutaj jest? Niemcy? What? Jak? Co się stało z Stanami Zjednoczonymi przez krótki okres czasu? Okej, wojna na pustyni, ale... Co oni zrobili? Gaduję, że Stany Zjednoczone mają część dywizji tutaj. Ale jak oni to zrobili? Nawet nie wiem. Jak oni mogli tak to zrobić? Okej. Oj, mamy to. I czym się to różni? Niczym. Okej. Niczym się to nie różniło. Okej, mamy tą jedną fabrykę. I w takim razie zmienimy sobie dywizję. Tutaj coś widziałem z Sikimem, ale nie wiem kto. A, już upadł. Więc... Możemy co najwyżej sobie tutaj, jak mówiłem, dodać support artylerii.
Zmieniać sobie tutaj wszystkie rzeczy. I już. Nie no, Stany Zjednoczone upadną dlatego, że żadnej dywizji u siebie nie mają i nie wierzę to, że oni, ci pozostali mają jakoś mega dużo dywizji. W ogóle co oni mogli pójść, że... Wiecie, ja ostatnio poszedłem coś innego. Oni poszli w to, je... Jak oni to zrobili bez... Może naprawili po prostu i tyle. Dobra, Stany Zjednoczone upadają. My oczywiście wierzymy go. Kto przeciwko nam? Kto przeciwko nam? A my przeciwko Guringi? Ale przecież... A, się rozpoczęło. Dobra. Jako, że i tak my, że tak powiem, musimy najpierw zobaczyć, kto jest przeciwko nam. Znaczy się w sumie Guringa jest przeciwko nam. To będziemy musieli teraz rozpocząć oczywiście walkę na wszystkie fronty. Wszyscy uwielbiają walkę na wszystkie fronty, to jest najlepsza walka na świecie. Ale w międzyczasie my tutaj sobie porobimy. Nie chcemy non-aggression pact. My tutaj chcemy aggression pact właśnie. Więc tak, Guringe oczywiście ma teraz problem, bo oni wygrali, więc mają więcej terytorium. A my, jako że możemy sobie to porobić, to... Wypowiadamy wojnę. Okej, okay, więc jako że już tutaj wszystko jest, to my możemy sobie zrobić tu. I w takim razie kończymy. I robimy na dwa fronty. Może takie fronty nasze, a nie fronty całej frakcji. I oni chyba nadal są we frakcji, więc trzeba będzie uważać, bo to po prostu wypowiadamy wojnę jako cała Antanta. Więc póki co musimy jak najszybciej to zrobić i nie... Okay, pytanie jest, czy wszyscy idą? Dobra. Nie wszyscy. I dlaczego tutaj poszło kilkanaście dywizji? Okej, okay, tu. Okej. Okay. O, mało się znowu pojawiło. I tym razem z wkurzonym Obamą. Jaką mamy ideologię? Mamy normalną. Najgłupsza rzecz na świecie, kiedy ma się normalną ideologię w Kaiseredukcie. Okej, okay, więc tutaj jak widzicie się wszystko rozwaliło. I my mamy wojnę dalej z Guringią. I teraz dostaniemy, jak widzicie, wargole na wszystko. Dobra, więc póki co atakujemy Guringię. To jest nasz pierwszy cel na świecie. Czyli zniszczyć Guringię. Najgorsze państwo na świecie. I mamy Zanzibar. Ciekawe, czy jest tam sułtanat? Jest sułtanat. I co tutaj mają? Tribal Paternalizm. Nic ciekawego. Dobra, więc pierwsze co musimy tutaj szybko zaatakować. Guringę oczywiście jest najgorszym miejscem do życia na świecie. A my musimy przejść przez góry, więc to musimy szybko zrobić. Więc tak, to się wszystko zaczyna. I... Mamy jakąś tutaj event chain. Okej, okay, czyli możemy... Jest to jakaś historia, ale nawet nie wiem co, jest to zbyt długie. Ale oczywiście, że będziemy szukali cokolwiek to znaczy. Okej. Okay. Dobra, przeszliśmy tutaj, możemy dookoła przejść rzeki. I tak, oczywiście, że cywilniaczki chcemy. Dalej, lepsze karabiny.
I w sumie nie mamy zbytnio decyzji do robienia, więc porówmy sobie to. Tutaj sobie zróbmy oczywiście gospodarkę i już nie musimy sobie zmieniać tego, bo już jesteśmy podczas wojny. I breakthrough. Okej. Francuzi oddali nam terytoria. O, maści los! Oddali nam terytoria. Nasz kor? Chyba to nie są nasze kory. Klejmy, jeszcze klejmy. Ale i tak wiecie, o co mi chodzi. Dobra, więc tak, tutaj mamy occupied. Tutaj sobie zmienimy na military government. No i powoli wchodzimy tutaj wszędzie. Więc tak, w głównej mierze ciężarówki są dla wszystkich. O! Znaleźliśmy miejsce, gdzie są dinozaury! Dinozaury znaleźliśmy! O, maści los! Nie sądziłem nigdy, że dinozaury znajdziemy. Dobra, więc widzę, że nasze dywizje aż takie dobre nie są. Ale to co, jak mówiłem, po prostu będziemy je okrążać i tyle. Więc jeżeli możemy okrążyć dywizję, no to nie robi to nam żadnego problemu, tylko gdybyśmy mogli jeszcze je okrążyć realnie. Tutaj widzę, że im front oczywiście pada Guringi, ale teraz mówię, Guringi nie ma aż tak dużo już obecnie frontów do pilnowania. Okej. Tak mówiłem, nadal sobie tego to robimy. Okej, więc tak. Widzę, że Guringia sobie nawet dobrze radzi. Więc to, co my musimy zrobić, to jak najszybciej po prostu im wszystko odciąć. Mają zbyt mało dywizji. W skrócie robić to, co robimy nadal, ale szybciej. Okej. Ładnie to wygląda. Ogólnie jedyne, co mnie wkurza w obecnym planie moich zajęć, wiem, że to dosłownie mówię to jakbym po prostu bez żadnego wzajemnego wstępu, ale nagrywam to po prostu piątek i już w takiej godzinie, której zapewne będę kończył zajęcia i po prostu wracał do domu, to jest to, że po prostu dla mnie jest taki problem, że pociągi w tym momencie są, najczęściej się spóźniają. Okej. Tutaj pokazuje nam oczywiście, że mamy problemy z tym, ale wiecie, jak to mówią z problemami. To nierealne. Okej, wystawię i usunę to, bo będziemy potrzebowali trochę manpoweru. A tutaj nie możemy zaatakować. Okej, jak tutaj to wszystko wygląda? Ej, nie mów się, że już obstawili nam granicę. Mieliśmy to, zaatakowaliśmy najcięższe państwo do zaatakowania. I w sumie Guringi nic nie ma, więc wezmę cały świat i tyle. O, i Rosja jakoś się udało. Myślę, że przez to, że przeładowałem save'a. Czuję się źle z tym. I będzie się okazało, że zamiast z tymi, to będę musiał walczyć jeszcze z tymi. Jak się źle z tym czuję. Dobra, więc może sobie poróbmy w tych regionach, gdzie mamy zasoby. I pytanie jest takie, jak to wygląda z koleją? Kompletnie jej tutaj nie ma, więc trzeba dobudować. Okej, tutaj widzę, że międzynarodówka zaatakowała, tak mi się zdaje. I my się cofamy. Wow. Tak, międzynarodówka i najsłabsze Niemcy, jakiekolwiek widziałem.
Dosłownie nie mogę ich okrążyć, dlatego że prowincje są tak zrobione, że zanim coś, cokolwiek okrążę, to minie mega dużo czasu. Dobra, wyszlijcie nam jakąś pomoc. No i sojusznicy. Głównej mierze to by się przydało, żeby tutaj, nie wiem, inwazję morską zrobić. I to jest nawet dobry pomysł. Nie mamy technologii wynalezionej do inwazji morskiej. Dlaczego? Ale... Bum. A! Zdobyliśmy ciężarówki, ale w tym samym momencie powstało jakieś państwo. Dlaczego? What the... Państwo Izraelu i Gandy? What the... Tego to już się nie przewidziałem, że powstanie. O, i jeszcze oni dołączyli do wojny. No to ja będę siedzieć w Afryce, walcząc z szalonym Gringiem, a oni będą... Będą oni tutaj inne rzeczy robić. Dobra, teraz na mikro, które tak naprawdę nie działa, bo tutaj państwo totalnie umarło przez nich. Przynajmniej Madagaskar walczy, więc jeden plus. Czyżby już upadło, to wiecie, Portugalia? Coś mi się wydaje, że Portugalia już upadła i to jest problem. Nie, Portugalia nawet się powiększyła, wow. O, masz ci los, nie cierpię tego, kiedy chce kogoś okrążyć, a on po prostu daje mu się uciec z okrążenia. A przynajmniej ktoś przybył, tam na ratunek. By się przydało nam w sumie nawet ratunek. O, Gabon zwraca nam terytoria. Gabon jest naszym sojusznikiem, wow. Na jakimś drzewku? Wow. Się dziwię, jak... Tutaj jest mnóstwo tych państw. A przynajmniej zwracają nam terytoria. Mamy tu jakieś decyzje. Szczerze nam nie jest potrzebna war propaganda, więc... Ale to by się przydało. A bardzo chętnie przyjmiemy od was. I pytanie jest, jak wygląda tutaj ta kolej, którą wybudowałem? Oczywiście, że okropnie, ale... Jeżeli to wybudujemy, plus jeszcze jeżeli połączymy się z tym, co zdobyliśmy, to może się nam coś uda zrobić. Dosłownie tutaj mają supply node i... Nie powiem, to byłoby zarąbiście, jeżeli by się udało. O, i Austria jeszcze dołączyło, wow. Pierwszy raz, kiedy tutaj wszystko robią, a mnie to nie obchodzi. Kompletnie. O, i wszyscy jeszcze tutaj się ten wyzwolił. Tak zwany czarny guring. Okej. Jak to wygląda z tym gościem? Czy możemy jeszcze? Nie. Ale dobrze, że robimy to, bo później się nam przyda. Gdybyśmy jeszcze mieli, wiecie, przynajmniej jeden statek, taki kompletnie jeden statek, na przykład od Guringa, to byśmy po prostu wygrywali wszędzie. Ale wygrywamy szczerze, bo już dosyć konkretnie atakujemy, chyba przez to, że nam się, po prostu się te zasoby wróciły. Dobra, nie budujcie tego, to nie jest potrzebne w takim razie. Widzicie, jak teraz ta logistyka strasznie zmieniła balans gry, że wystarczy mieć logistykę i już kompletnie wszystko rypiesz.
Kompletnie po prostu wygrywasz wszystko. A, mogliśmy tamtych przytrzymać w sumie. Ale to będziemy lotnisko. Chyba mamy tutaj jakieś wsparcie powietrzne. Nie. Jakaś jednostka się zagubiła. Ale realnie jakbyśmy tutaj wylądowali, to zapewne byśmy wygrali, tylko... Właśnie mam się badania skończyć. Okej. No to może coś. Oprócz tego, że dinozaury znaleźliśmy. Okej. A w sumie nawet tego rozkazu już nam nie jest potrzebne. Zanzibar to tylko 5 punktów i prędzej już pokonamy Guringa niż... Nie, Guring jest 17 osób. Nie ma 20, ale... Co tak, że tak powiem, słabo to wygląda? Nie wiem. Wszyscy i tak atakują Guringa, więc... Włączcie sobie mega agresywne. I pytanie jest takie, czy już znowu nie mamy braku zasobów? Nie, mamy wszystkie zasoby. Mamy brak zasobów. Okej, widzę, że poszli na ugodę. Dobrze dla nich. I sobie weźmiemy tego gościa. A ten to... A, bo Middle Afryka upadła. Więc sobie powoli rób i kolejne to zaatakujemy Mozambik. Mozambik? Pamiętam, jak ten był popularny i mnie bawił. A teraz mnie bawi, bo jest stary. A ja okrążyliśmy ich w stolicę. Możecie wejść na Zanzibar? Wow, powinienem się zdesantować na Zanzibar wtedy. Wow, ale się dużo dzieje. To jest mój komentarz. Profesjonalny. Okej. Więc tak, pierwsze co, musimy z ich marynarkę, bo... Nawet nie wiem, co zrobiłem. Bo dosłownie bez marynarki to my tych wojen to będziemy po prostu mieć mega problem. Oni oczywiście coś tutaj mają. Czy wy macie na całe... Dobra, i tak my mamy klejmy na to, więc... Nie obchodzi mnie to. Więc tak, my oczywiście możemy sobie wszystko tutaj porobić. Tylko jak wy sami widzicie, czasami się pojawiają jakieś państwa i wtedy nie mamy. Ale tak to na wszystko. Więc pierwsze co... To musimy znaleźć państwo, które nie ma non-aggression pact. Rodezja jest z nami. Dobra, więc tak, czas na Angolę. Albo czas na zakończenie odcinka, bo zobaczymy, ile czasu się zajmuje. Okej, więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, zabić kciuka w górę, miłego komentarza, subskrypcję, bo z wami trochę wyzwanie 4. Jako Dominium, prawda? Tak, Dominium Północnej Rodezji i Niasy. No to, cześć!